W Polsce są trzy tory wyścigów konnych. Na Służewcu w Warszawie, w Sopocie i we Wrocławiu. Pierwsze dwa, dzięki znacznemu zastrzykowi finansowemu, zostały zmodernizowane lub są w trakcie. Wrocławski, który obchodzi 110-lecie, próbuje je dogonić. Ale do tej gonitwy grzbiet szybkiego konia nie wystarczy. Myśmy zaczęli pracować na tym w 2014 roku. W 2015 roku koncepcja została zamknięta, przygotowana, która zakłada maksymalne otwarcie partynic dla mieszkańców Wrocławia. Projekt przewiduje także plac zabaw dla dzieci, a nawet wspinaczkową ścianę. Konie. Wtedy to jeszcze wyścigi konne, aczkolwiek też był tutaj park taki jeździecki, można było konno pojeździć. W tej chwili stawiamy na wyścigi konne i stawiamy na rozbudowaną rekreację jeździecką. Chcemy zbudować tutaj system tuneli pod torem, wyjście na środek tego toru i z drugiej strony toru dodatkowe wejście i też tunel. A w środku samego toru chcemy tą przestrzeń otworzyć, zbudować dwie przeszkody, pod którymi będzie też przejście i one będą fantastyczne widokowo, bo publiczność będzie mogła stanąć bezpośrednio przy galopujących koniach. A tu wokół są ścieżki rekreacyjne, które pozwalają na... sobie ludzie mogą tutaj wokół toru biegać, normalnie uprawiać jogging, co nam chcą, tak? Wrocławski tor jest jedynym w Polsce torem do gonitw przeszkodowych. Ścigających się będzie można oglądać nie tylko z wnętrza trasy, ale też z widokowej oszklonej wieży. Musimy zbudować taki budynek, który będzie pełnił funkcję i reprezentacyjną, i konferencyjną, bo tutaj całą masę szkoleń robimy na torze i który będzie pełnił też funkcję biurową, żeby wszystkich pracowników mieć w jednej przestrzeni, bo w tej chwili mamy rozbitych w dwóch starych poniemieckich willach. W planach jest m.in. druga hala do jazdy rekreacyjnej. W tej chwili do tego celu przeznaczonych jest 40 koni, docelowo ma ich być 100. W dalszej kolejności mają być zbudowane stajnie dla koni wyścigowych. Projekt jest ogromny, jego realizacja może potrwać nawet 10 lat. Dyrekcja toru poszukuje źródeł finansowania w programach unijnych i ministerialnych konkursach. Dla Echo24 Marian Maciejewski.